Witajcie moi drodzy, dzisiaj rozpoczynam nową serię filmów. Wybrałam ją tak, żeby trochę złapać dwie sroki za ogon. O co mi chodzi? Będę co jakiś czas publikowała filmy, w których mój mąż będzie próbował potrawy z różnych stron świata. Zacznijmy od Polski oczywiście i przez kilka filmów będziemy próbować, mój mąż będzie próbował polskiego jedzenia. Dlaczego? Taki film wybrałam. Ze względu na to, że wielu Turków jest bardzo zamkniętych na nowe smaki, na smaki inne niż tureckie i mój mąż właśnie taki jest. Mój mąż to typowy Turek i właśnie lubi przede wszystkim kuchnię turecką. Na smaki z innych krajów jest raczej zamknięty, dlatego tak jak mówię, chcę złapać dwie sroki za ogon. Z jednej strony dla Was będzie ciekawe takie jego próbowanie zupełnie innych, nowych dla niego potraw, a ja może właśnie go otworzę na nowe smaki. Może mu posmakuje kuchnia polska, inna niż turecka. Planuję gotować potrawy z kuchni polskiej, hiszpańskiej, meksykańskiej, greckiej, chińskiej pewnie też. Chociaż dla niego najbardziej taką inną i niezjadliwą kuchnią to jest właśnie kuchnia chińska, japońska, koreańska. Choć od czasu do czasu zdarza mu się jeść potrawy tych kuchni, ale woli właśnie kuchnię turecką. Umówiłam się z mężem, że będzie jadł śniadanie, coś słodkiego i obiad o kolację. Oczywiście będziemy wszyscy próbować tych potraw. No ale jego opinia będzie dla nas najważniejsza. Obiecał mi, że jeśli mu coś nie posmakuje, to po prostu powie o tym do kamery i powie też, co mu nie smakuje i co przydałoby się zmienić w taki sposób, żeby mu smakowało. No i będzie mógł wtedy zmienić potrawę, na przykład, nie wiem, dodać więcej ostrości, czy zrezygnować w ogóle z jedzenia danej potrawy, jeśli mu nie będzie smakowała. Więc zobaczymy, jaka będzie jego pierwsza reakcja. Ja nie chciałam od razu wrzucać go na głęboką wodę, dlatego na śniadanie dostanie jajecznicę. Jajecznica będzie się różniła od tureckiej jajecznicy tym, że dodam odrobinę mleka. Więc będzie bardziej kremowa, nie będzie sucha. Mam nadzieję, że będzie mu smakowała. Mleko oczywiście będzie wyczuwalne w tej jajecznicy. Deser. To będą drożdżówki ze śliwkami i z kruszonką cynamonową, a na obiad będzie kotlet, typowy polski kotlet, ale nie mielony i nie schabowy, a kotlet z piersi kurczaka. Mógłby być kotlet schabowy, gdyby była wieprzowina i gdybyśmy jedli wieprzowinę. Niestety takich możliwości tutaj nie mamy, więc będzie kotlet z piersi kurczaka, do tego ziemniaki puree, mizeria z ogórków i no zobaczymy, co jeszcze wymyślę takiego typowo polskiego, żeby ta obiadokolacja wyglądała na taką typowo polską. A więc ja się zaraz wezmę za śniadanie, tylko najpierw zaparzę sobie kawę po turecku, kawę w tygielku elektrycznym tym razem. Będzie to duża kawa, bo dzisiaj mnie czeka ciężki dzień. Będę cały dzień gotować. Moja kawa jest już gotowa. Pięknie pachnie kokosem. Dodałam do niej odrobinę oleju kokosowego. Ostatnio w Turcji jest moda na kawę z masłem. Nie wiem, skąd się wzięła taka moda. Nie wiem, dlaczego ludziom to się podoba. Smak kawy z masłem. Nie wiem, być może naprawdę jest dobra. Ja wolę tak zwaną kawę kuloodporną. Jeśli ktoś stosuje post przerwany, to pewnie ją zna. To jest kawa właśnie z olejem kokosowym. Taka kawa ok, ale z masłem? Nie wiem, jakoś mi to nie odpowiada. Może też jestem zamknięta właśnie na jakieś nowe smaki, ale masło w kawie? Nie wiem, może kiedyś spróbuję. A więc ja teraz popijam kawę i później się biorę za gotowanie. Smaczna.
Oleju kokosowego się nie wyczuwa, no ale on nie ma takiego smaku wyrazistego jak masło. Czyli może piliście właśnie kawę z masłem? Kawę po turecku albo w ogóle kawę taką filtrowaną, wszystko jedno. Jestem ciekawa, jak smakuje taka kawa? Czy naprawdę warto? Bo ja wiem, że to masło w Turcji, ono ma inny zapach, czasem ma kwaśny smak, więc ja się obawiam, że ono popsuje smak kawy. A jeśli piliście taką kawę z masłem, to dajcie znać w komentarzach. W ogóle, co myślicie o takiej kawie z masłem? Dajcie znać w komentarzach. Ja się biorę za gotowanie. Nie powiem, żeby to śniadanie wyglądało na typowo polskie, ale tutaj jest polska jajecznica. Jajecznica z odrobiną mleka, więc zobaczymy, czy mojemu mężowi taki smak jajecznicy się podoba. A taką jajecznicę robiła zawsze moja mama. Chlebek też mogę powiedzieć, że jest polski, bo tylko mąka jest z Turcji, a przygotowałam go ja według polskiego przepisu. Nasıl? Yumurta bu. Evet, yumurta işte. Güzel. Yağ da yumurta. Evet, tereyağı da. Ama yumurtanın içine azıcık süt var. O da annem öyle yapardı. Böyle şey olmasın, kuru olmasın, kuru kalmasın diye. Güzel, güzel. Güzel mi? Öyle yüz ifaden vardı ki sanki kötü bir şey vermişim sana. Yok, yani değişik bir şey sandım, yumurta çıktı. Tamam. Afiyet olsun. Tak wyglądają moje drożdżówki. Zobaczcie. Śliweczki, kruszonka i czekolada. Chyba wszyscy lubimy śliwki w czekoladzie, prawda? Ja bardzo. Dlatego specjalnie dodałam czekoladę. Zapytamy też moje dziewczyny, czy im smakowało. One już zjadły. Zjadły swoje drożdżówki. A teraz my będziemy jeść razem z mężem. Herbatka, drożdżówka. Mikrofon jest u męża, więc może nie słychać, ale nie słychać może tego, co ja mówię. Siarne. Czekolada. On altın Sana şu. Söyleyeyim mi ne var? Bu ne? Onun altın. Mayalı bir tatlı hamur. Tereyağlı sütlü, meyve erik, üstünde de kıtırlar, tatlı kıtırlar, tarçınlı, bir de çikolata, damla çikolata. Damla çikolata haricinde hepsini sevdim. Yani çikolata olmasa benim için daha güzel olur. Bana göre çikolatayla meyve yani pek yan yana gelecekmiş gibi gelmiyor. Benim ön yargım olabilir, bilmiyorum ama. Ya da hepsi güzel tarçınlı, olur. üzüm. Hı. Seversin hepsini. Sadece çikolata olması. Yani meyveyle beraber. Yani çikolatayla da yiyorum ama bana öyle geliyor. Yani çikolatasız daha güzel olurmuş gibi geliyor. Çay da güzel. Çay Türk. Ja też próbuję drożdżówkę. Ze względu na to, że wiem, jak powinna smakować. Powiem Wam, czy jest naprawdę dobra. Mężowi smakowała, ale zaskoczyło mnie to, że nie odpowiada mu połączenie owoców i czekolady. Truskawki w czekoladzie, śliwki w czekoladzie. A mówiłam Wam, że jest zamknięty na nowe smaki, że tak powiem. Jemu nie smakuje takie połączenie owoców z czekoladą, a mi tak. Moja ocena. Ciasto drożdżowe bardzo dobre, kruszonka również. Śliwkę wolałabym, żeby była węgierka. Węgierek nie kupowałam, to jest zwykła taka okrągła, duża śliwka. Angelika się chyba nazywa tutaj w Turcji. Powiem Wam, że ogólnie drożdżówka jest bardzo smaczna. Dla mnie bardzo dobra. Taka typowa polska drożdżówka. Przepis skąd mam? Ze strony Filozofia Smaku. To jest strona Malwiny.
Ja Wam tą stronę bardzo polecam. Przepis podlinkuję w opisie filmu, więc jeżeli byście chcieli spróbować tę drożdżówkę, to wystarczy ją przygotować w domu. W przepisie Malwiny nie było tylko czekolady, ja ją dodałam dodatkowo, bo rozmawiając z mamą ostatnio, dzisiaj, przypomniało mi się śliwki w czekoladzie, więc robiąc drożdżówkę ze śliwkami, stwierdziłam, że czekolada będzie tutaj idealna. Znowu polski smak, bo tęsknię za Polską. Tak wygląda nasze polskie jedzenie, polski obiad, obiadokolacja. Słońce zachodzi, jest już prawie ciemno. Myjemy dopiero kolację, burtę. Zabierzcie kotka, bo on tutaj już się chce dobrać do kotleta. Zabierz go w ogóle stąd. Co my tu mamy? Mizeria. Czego użyłam zamiast śmietany? Uwaga, uwaga, wszystkie Polki mieszkające w Turcji. Jogurt suzne wymieszałam z kremówką. Wypróbujcie. Pomidorki z cebulką. Ziemniaczki pióre. I kotlet, ale zamiast schabowego jest kotlet z piersi kurczaka. Zaraz przyjdzie Abdullah i będzie próbował. İzmir'in en güzel zamanları. Böyle herkesin tadını çıkarmaya çalıştığı bir zaman diliminde akşam serin balkonda yemek yemek. Güzel. Ne yiyeceğiz? Tamam, şimdi Polonya yemeği yiyeceğiz. Bu bir kotlet. Kotlet. Bu ziemniaki. Biliyorsun, patates püresi. Bu, onu da tanıyorum. Evet, domates bu şekilde yapıyoruz. Tuz üzerine, biraz karabiber ve kuru soğan. Kırmızı soğan koydum daha tatlı olsun diye. Bu da mizerya. Bu süzme yolu ve biraz, yani şimyetana normal koyuyoruz yani onun işte içine. Bir tür cacık. Evet, ama sarımsak yok. Ha, denersin şimdi. Hadi bakalım, dene azıcık azıcık. Bunu mu? Hepsinden, evet, hepsinden al. Bunu... Bu da be ayla söyledi. Polonya usulü tam olması için tabaklara direkt koyulmaz. Böyle koyulur. Direkt masaya olması lazım. Güzel. Güzel mi? Ne var bunun içinde? Valla. Baharat. Yenir yani, yerim ben bunu. Evet, Polonya'dan baharat getirdim. Baharat da yani suni bir şey değil, karışım değil böyle. Tavuk eti mi bunun içindeki? Evet evet, tavuk. Yersin bunu. Şimdi selandırdı be. Efendim? Şimdi selandırdı sanki. Evet evet. Patates püresi de alman lazım bununla beraber. Yani adet yerini bulsun diye alıyorum normalde. Normal evet, biliyorum, yemezsin. Azıcık işte. Yani domates burada ara bulucu bence. Bu ikisini buluşturuyor. Birleştiren bir şey değil mi? Evet. Evet. Bu da böyle olacak, bu mizerya. Evet. Aa, beğendim. Şaşırdım. Şimetana olsaydı sevmezdim. Nasıl? Şimetana ile yapsaydım bu kadar sevmezdim. Şimetana daha güzel ama. Değil mi? Hafif ekşi olacak ki daha güzel olsun. Ha, doğru. Şimetana ekşi değil. Evet, evet. Doğru. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yani ara sıra Polonya yemeği de olabiliyor. Olur, olur. Witam się z Wami kolejnego dnia. Z tego samego miejsca, w którym wczoraj zaczynałam film. Wczoraj piłam kawę, dzisiaj piję wodę, bo dostałam migreny. Wczoraj, nie wiem, chyba za dużo gotowałam albo za dużo zjadłam. Żartuję oczywiście. Chciałam po prostu podsumować wczorajszy film. Wczoraj nie mogłam tego zrobić ze względu na to, że po kolacji zrobiło się już później ciemno, no i był mecz. Mecz grały Turczynki, File Sultan, ale tak, sułtanki, siatki i wygrały.
Zdobyły Mistrzostwo Europy siatkarki tureckie, więc gratuluję im oczywiście i się cieszę. Jako podsumowanie chciałam powiedzieć, że podejście mego męża do potraw polskich bardzo mnie zaskoczyło. Myślałam, że na przykład kotlet z kurczaka mu zupełnie nie posmakuje. Zaskoczyły go przyprawy, jakie dodałam, ale ja, tak jak mówiłam wcześniej na filmie, że dodałam przyprawy polskie, które przywiozłam z Polski. Firma Dary Natury to były przyprawy albo do kurczaka, albo do indyka, czy ogólnie do drobiu, już nie pamiętam. Ale to były zioła, po prostu zioła podlaskie. Drożdżówka, tak jak mówił, połączenie owoców i czekolady nie za bardzo mu pasowało, ale ogólnie, jeśli zrobię z innym nadzieniem taką drożdżówkę, powiedział, że również zje. Może dzięki właśnie takim filmom on się trochę otworzy na nowe smaki, na kuchnię, albo dzięki temu właśnie, że będzie próbował nowe potrawy, odkryje, że tak naprawdę kuchnia ogólnie, na przykład śródziemnomorska, jest podobna także we Włoszech, w Hiszpanii, są w Grecji bardzo podobne potrawy, więc nie powinno się moim zdaniem bać nowych smaków. Może właśnie Daleki Wschód, smaki Dalekiego Wschodu. Cieszę się z reakcji mego męża na nowe smaki. W takim razie podwyższę poprzeczkę i zrobię jakieś inne, takie może bardziej nietypowe potrawy. Typowe dla kuchni polskiej, ale nietypowe dla kuchni tureckiej. Nie wiem, może jajka w majonezie na śniadanie na przykład ze szczypiorkiem. Nie wiem, a może wy polecicie jakieś właśnie potrawy, które waszym zdaniem obcokrajowiec powinien spróbować. Pierogi to oczywiście, ale pierogi Abdullah lubi i zna, więc pomóżcie mi. Wpisujcie w komentarzach przykładowe właśnie potrawy, które waszym zdaniem powinien spróbować obcokrajowiec. A ja dziękuję wam za oglądanie. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Görüşürüz!